Ja chciałabym podsumować sobie moje tegoroczne kalendarze adwentowe. Otwierane były przecież na filmach między innymi, więc mogliście widzieć, co tam w pojedyncze dni otwierałam. Natomiast stwierdziłam, że będzie pewnie tak trochę bardziej przejrzyście, jak będziecie mogli zobaczyć już całość, zawartość tych kalendarzy. Tak wiecie, przy jednym rzucie. Na początku myślałam, że rozstawię sobie to wszystko tutaj na tym stoliku, ale zrobiła mi się z tego trochę drogeria, więc stwierdziłam, że zmienimy taktykę i będę pokazywać Wam te kalendarze pojedynczo. Zacznę od OnlyBio, dlatego że jest najkrócej. Chciałabym Wam tu postawić pudełko, żebyście mogli zobaczyć, jak on wyglądał, natomiast takie rozwaliłam, że nadawało się tylko do śmieci. Także już wylądowało sobie tam, gdzie trzeba. Więc tak, ustawiłam to tak, wydaje mi się, w takiej sensownej kolejności. Tutaj mamy szampon, taki klasyczny, balansujący. Obok jest rybacz, czyli coś, co też służy nam do mycia głowy, ale już jest troszeczkę mocniejsze, jeżeli chodzi o to oczyszczanie. Tutaj jest peeling, a cała reszta, tutaj to jest część odżywiająca. Powiem Wam, że z tego się całkiem cieszę. Tego produktu, w sensie tej konkretnej sztuki, jeszcze nie używałam, ale ostatnio zaczęłam używać, no bo i tak myję codziennie włosy, zaczęłam używać tej wcierki z zeszłego roku. Stwierdziłam, że chyba się trochę z nią przeproszę, dlatego że no widziałam w internecie po prostu bardzo dużo dobrych opinii, a jak wiecie, robię masę rzeczy, które mogłyby spowodować, że moje włosy będą gęstsze, tak? Bo raz to są zabiegi u Ani, czyli ta mezoterapia, to jest kolagen, który też właśnie te włosy ma wzmacniać. Stwierdziłam, że spróbuję też z wcierkami, bo do tej pory używałam po prostu szamponów i odżywek. Także tak się prezentuje całość. Ten kalendarz trwałam w Rossmanie. Wydaje mi się, że na promocji. On normalnie kosztował 100, ja za niego zapłaciłam chyba 70 zł. Dopadłam ostatnią sztukę w sklepie. Czy to się opyla? Moim zdaniem finansowo tak. Ja lubię wbrew pozorom te małe pojemności, dlatego że bardzo często pod prysznicem mam bardzo dużo rzeczy, bo lubię sobie zmieniać je w trakcie użytkowania i to mi nie zagraca przestrzeni w łazience. Uważam, że to jest na plus. Ogólnie, tak o kalendarzach adwentowych, to myślę, że mogłabym powiedzieć, że to jest dobre dla osób, które albo bardzo lubią daną markę, albo w ogóle jej nie znają i chcą jej spróbować, bo wtedy macie szeroką gamę produktów. Ja ten kalendarz miałam w zeszłym roku, kupiłam go ponownie, oczywiście te typy produktów się powtórzyły, nowością jest turban. Nie mam pojęcia, czy się z tym zaprzyjaźnię i czy tego użyję, nawet jeszcze tego nie wyjmowałam z tego woreczka. Muszę sobie o tym poczytać, bo to nie jest, wydaje mi się, takie proste, jest to dla mnie wiedza tajemna. Także muszę ogarnąć jakieś grupy facebookowe, gdzie ktoś bardziej rozkminił włosing i może jakoś się z tym zaprzyjaźnię. Więc tyle, nie będę opowiadać o składach, wszystko to możecie wygooglować. Osobiście uważam, że jest to absolutnie kalendarz wart uwagi, dlatego że ma niską cenę, a bardzo szeroką wbrew pozorom gamę produktów i za okienko ile by wychodziło. Tu jest 12 produktów, ja zapłaciłam za to chyba 70 albo 80 zł. Także to naprawdę nie jest dużo, a wbrew pozorom, mimo że tu jest 50 ml, to na trochę starcza. Także na wyjazdy ekstra. Lepiej nie można było trafić. No, to tyle, jeżeli chodzi o OnlyBio. A teraz przejdziemy do jednego z tych większych kalendarzy. Może zaczniemy od Body Shopu. No i wracam do Was z rzeczami z Body Shopu. A od razu zaznaczę, że tu nie ma wszystkiego. Brakuje dwóch produktów. Pierwszym produktem jest gąbeczka koniak, kto jak woli, którą używamy do mycia naszej twarzy, która przy okazji nam tą buzię peelinguje. A drugim produktem jest szampon z tej serii, dlatego że zawierał kokamidopropyl betainę, na którą jestem uczulona, więc obie te rzeczy powędrowały w ręce Julki. No i teraz tak, przejdźmy może do tego, co tutaj było. To było 25 produktów, jeżeli chodzi o ten kalendarz. On w swojej standardowej cenie, czyli zawsze wtedy, kiedy wychodzi przed świętami, kosztuje, zdaje się, że 600 albo 650 zł, jakoś tak. Natomiast jego wartość to jest zazwyczaj około dwukrotność tej kwoty. Jak wiemy, rzeczy w Body Shopie nie są wybitnie tanie, także finansowo się to na pewno opłaca.
czy warto kupić jakby ten kalendarz, jeżeli lubicie markę? Moim zdaniem nie do końca. W sensie takim, ja ją lubię i ja sprawdzam sobie, co w tych kalendarzach zawsze jest. Nie kupuję ich w ciemno. Mi ta zawartość odpowiadała. Natomiast wiem, że bardzo wiele fanek tej marki wychodzi też z takiego założenia, że w tej kwocie można, korzystając jakby wiecie, z różnych promocji typu 3 za 2 albo 2 za 1, upolować te rzeczy, te konkretne rzeczy, które się bardzo lubi, i wtedy stworzycie właśnie ten swój zapas stricte pod siebie. Ja tak na co dzień, jeżeli chodzi o Body Shop, to tam nie zaglądam, zakupów tam specjalnie nie poczyniam, natomiast lubię sobie właśnie pokorzystać z takiej różnej maści produktów tej firmy, dlatego w moim przypadku kalendarz jest sensownym rozwiązaniem. I tak, próbowałam sobie to jakoś sensownie podzielić, więc tak chciałam to ułożyć seriami. Tutaj mamy serię Mango, mamy tą mgiełkę, już się kilka razy nią spryskałam. Boże, jaki to jest piękny zapach. Jestem przekonana, że oba te produkty, czyli balsam do ciała, w zasadzie jogurt do ciała i ta mgiełka, polecą ze mną na nasze wakacje. Po prostu to tak cudownie pachnie. Jeżeli lubicie właśnie słodkie, owocowe zapachy, to bardzo polecam przejść się do Body Shopa i się tą mgiełką zainteresować. Tutaj mamy serię różaną, tutaj mamy jeszcze Tobiest Peeling, o ile dobrze kojarzę, prawda? Tak, tutaj mamy peeling. Jeżeli chodzi o serię awokadową, przyznam, że nie miałam z nią jeszcze nigdy styczności, także dla mnie to jest totalna nowość. To jest produkt, który uwielbiam, po prostu pachnie jak mamba. Nie wiem, czy po prostu malinowa mamba to jest dokładnie to, chociaż zapach to jest niby chyba blueberry czy coś takiego. W każdym razie pachnie to bardzo owocowo i jest takie przyjemne w konsystencji, ale absolutnie nie jestem w stanie Wam wytłumaczyć, jakie to jest w dotyku. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to musicie w ciemno tego produktu spróbować. Tutaj mam serię z witaminą E i przyznam, że to nie jest mój ulubiony produkt. Miałam go 2 lata temu chyba w kalendarzu i zużywam go do tej pory. Używam go rzadko i używam go zazwyczaj wtedy, kiedy chcę zmyć makijaż. Czyli ponieważ to jest takie trochę tłuste w formie, to najpierw sobie używam tego do zmycia makijażu, potem jeszcze oczywiście docelowo myję moją buzię pianką oczyszczającą, no i potem już cała pielęgnacja. Mam takie wrażenie, że ten konkretny produkt nie działa dobrze dla mojej cery. Uważam, mam takie spostrzeżenia, że jest to coś, co może mnie zapychać. Dlatego na co dzień po to nie sięgam. W sensie, wiecie, nie używam tego w mojej pielęgnacji. Służy mi to tylko do rozpuszczenia makijażu. Tego jestem bardzo ciekawa. To ma w ogóle taką, widać, że trochę inną, bogatą bardziej konsystencję. Trochę, przyznam, boję się użyć tego produktu, ponieważ ten mi nie podszedł. Natomiast na pewno spróbuję, bo toniki wszelkiej maści bardzo lubię. Tutaj mamy jakiś taki mały wybryk z masełkiem Shea. To są krople do młodości. Tak to sobie nazwijmy, w zasadzie tak się to nazywa. Czyli taki koncentrat serum do twarzy. I z tej samej serii jest też maseczka w płacie, kto jak woli. Mamy też mini serię, jeżeli chodzi o witaminę E, czyli krem i również maseczkę. I tutaj produkty, które bardzo lubię, a w zasadzie ten bardzo lubię, bo tego jeszcze nie używałam, to jest maseczka do twarzy. To jest ta wersja z solą himalajską i uważam, że jest to absolutny sztos. Jeżeli chodzi o te masełka, używam ich, natomiast im dłużej ich używam, tym bardziej się z nimi nie lubię. W sensie takim mam wrażenie, że nie nawilżają tak mocno, jak ja bym chciała, żeby mnie nawilżały. Zazwyczaj na co dzień chodzę z Carmexem i jest to takie nawilżenie, które mi odpowiada. To jest zdecydowanie słabsze, także to jest ekstra, jeżeli nie macie jakichś problematycznych ust. I tutaj produkt, chyba jedyny z tych nowych, który już wydziubałam. Możecie sobie zajrzeć, moje paluchy już w tym wylądowały. Jak byliśmy wtedy na wyjeździe służbowym, stwierdziłam, że sobie to zabiorę, bo jest małe i kompaktowe, a służy to do niczego innego jak do smywania makijażu. Także bardzo fajna taka właśnie podręczna wersja.
Wydaje mi się, że o ile dobrze kojarzę, miałam lekki problem z domyciem oczu, jeżeli chodzi o tusz do rzęs. Natomiast całą resztą poradziło to sobie świetnie. No i ostatni produkt, o którym nie powiedziałam, ale równie dobrze mogłoby go tu nie być. Nie lubię takich rzeczy, nie używam ich, uważam, że jest to absolutnie bardzo niehigieniczne. Nie wiem, dlaczego ludzie dalej tego używają i dlaczego ktoś to produkuje. Jeżeli używacie takich gąbek, to wypadałoby je bardzo często zmieniać. Jest to po prostu siedlisko bakterii zaraz kuwły. Nie wiem, czy ta konkretna jest jakaś, nie wiem, może specjalna, może jest trochę bardziej higieniczna, nie sądzę. Wiem, że te rzeczy są wykonane z takich rzeczy recyklingowych, to chociaż tyle na plus. Natomiast ja osobiście nie lubię takich rzeczy używać. Kiedyś używałam, teraz tego nie robię. Także pewnie komuś to podaruję, komu się to przyda. Dla mnie to nie jest to specjalnie sympatyczny produkt. Powędruję na pewno gdzieś dalej. Cała reszta na bank zostaje. Nie chciałam tego otwierać wcześniej, ale już się nie mogę doczekać, aż zacznę sobie tego używać, bo są takie dni, kiedy potrzebuję coś na mojej buzi punktowo szybko ubić i to mi w tym bardzo pomaga. Także jeżeli chodzi o ten kalendarz, tak jak mówiłam, nie jest tani, ale wartość tych produktów to jest dwukrotność tej ceny kalendarza, a jeszcze jak kupicie go tak jak ja, w styczniu za nie 6 stówek, a 4, ewentualnie 5, to wydaje mi się, że jest to naprawdę ekstra deal. No. Jeżeli chodzi o body shop, to tyle. I zaraz rozłożę tutaj rzeczy z Ritualsa. No i dotarliśmy do ostatniego kalendarza, najdroższego, jeżeli chodzi o ten rok. Rozbiliśmy bank, bo ten kalendarz kosztował chyba 675 zł. Tak, Andrzeju? Chyba jakoś tak. Próbowałam sobie to jakoś ułożyć i tak stwierdziłam, że sobie pogrupuję to w takie, powiedzmy, mini kategorie. Tutaj mamy rzeczy takie nietypowe. Mianowicie pierwsza z nich to jest zapach do auta. Cieszę się, że nagrywamy ten film. W końcu będziemy mogli ten zapach do samochodu wynieść, bo tak czekałam, aż nagramy to podsumowanie z tym, żeby niektórych rzeczy zacząć używać. Tutaj mamy coś do odświeżania prania pościeli na przykład i tutaj płyn do płukania, więc chętnie przetestuję. Tutaj mamy część taką stricte zapachową i taką stricte do domu. Jedną świeczkę już zużyliśmy, jakoś tak od razu żeśmy ją zapalili, zresztą się wstrzymaliśmy, bo właśnie przyszło mi do głowy, że pewnie takie podsumowanie będę chciała nagrać, więc tutaj mamy zapachy do domu. Ten zapach już mam w dokładnie tej samej pojemności, on mi się prawie kończy, także fajnie, że będzie zapas. Tutaj mamy wersję Relax. Ta zielona ogólnie seria to jest zazwyczaj, to się nazywa Ritual of Jing, nie wiem jak to się mówi. Tutaj dzika figa. Tutaj mamy takie miniutkie rzeczy. Te trzy rzeczy to są, powiedzmy, ogólnie powiedziałabym, że to są takie rzeczy, powiedzmy, około pielęgnacyjne. Mamy tutaj pomadkę, mamy tutaj, zdaje się, że to było jakieś serum. Tak. No, dokładnie. No i tutaj zapach, bo nie wiedziałam, do jakiej kategorii go przypisać, a że z takimi uni to wylądowało właśnie w tym kąciku. Jeżeli chodzi o to, co jest przede mną, tutaj to są pianki. Te trzy produkty to są pianki do kąpieli. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o pianki, to te produkty były bardzo męskie w tym roku. Andrzej ma cudowną minę za kamerą, szkoda, że tego nie widzicie, ale naprawdę to są absolutnie produkty, których też może użyć kobieta, natomiast nuty zapachowe powiedziałabym, że są bardziej męskie. Mówię o tej mojej magicznej trójce. Tutaj mamy coś już ewidentnie dla pań. Nie sądzę, żeby którykolwiek z panów smarował się olejkiem, który jest w formie musu. Wydaje mi się, że jakby tak przyklepać tym wasze nóżki, to nie wyglądałoby to dobrze. Także tak, z tej samej serii mamy mgiełkę. Jak już widzicie, trochę jej już zużyłam, dlatego że jest to jeden z moich ulubionych zapachów. Miałam taką piankę pod prysznicem. Miałam też z tej serii balsam do ciała, więc tak wiecie, jeszcze jak się spsikałam tą mgiełką, to w ogóle cały dzień pachniałam sobie tym właśnie Ritual of Mer. Tutaj coś dla sroczek. Mam włączoną lampę, więc jestem ciekawa, jak to pięknie będzie widać w kamerze. Mam nadzieję, że kamera w ogóle odda to, jak to pięknie wygląda na żywo. To się absolutnie przecudownie mieni.
naprawdę ekstra produkt. To jest też olejek, ale powiem Wam, że taki olejek, który nie jest mocno tłusty, więc ja jestem taka, że się czepiam produktów, które zostawiają mi taki mocno tłusty film na skórze, to tego nie robi. Także absolutnie do zużycia. Z tej samej serii zapachowej jest też peeling. Aktualnie mam go też pod prysznicem, tylko jeszcze w mniejszej wersji. W zasadzie jest to jeden z peelingów, który mam pod prysznicem, bo jakbyście zobaczyli moją wystawkę w łazience, to jest tego bardzo dużo przywalnie. No i tutaj mamy krem do rączek, o ile się nie mylę. Tak. I ostatni produkt, na który się najmniej cieszę, to jest body cream. A najmniej się cieszę, dlatego że najmniej lubię ten zapach. Jeżeli chodzi o Ritualsa, to muszę powiedzieć, że... no, 90% zapachów mi się podoba. To nie jest tak, że tego nie lubię, ale on mi się kojarzy w pewien sposób z apteką. Tutaj jest, co tu jest? Eukaliptus i rozmaryn. I to... to nie pachnie źle, ale... mi się to po prostu kojarzy z apteką. Albo ze szpitalem. Tak sobie wyobrażam, że tak by mogło pachnieć w szpitalu. Miałam kiedyś tą piankę. I jeżeli lubicie takie właśnie roślinne, ziołowe zapachy, no to na pewno Wam ten zapach przypadnie do gustu. Ja zazwyczaj wybieram zapachy, które są z jakąś nutą owocową, czyli są po prostu słodsze, więc ten konkretnie produkt niekoniecznie dla mnie. No i ostatnia taka ciekawostka to jest te coś do kąpieli. Tak jak Grażynka mówiła wcześniej, całkiem sporo pakowania, niby na raz, ja bym użyła na dwa. Podtrzymuję to, że tak bym to zrobiła. Powiem Wam, że bardzo cieszy mnie zawartość tego kalendarza. Wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc z tej trójki to jest kalendarz, który cieszył mnie w tym roku najbardziej. Może dlatego, że jestem absolutnie chorą na głowę fanką tej marki. Po prostu, jeżeli miałabym jakieś miliony na koncie, to jestem przekonana, że wszystko byłabym w stanie przepuścić w tym sklepie. Uwielbiam ich zapachy, uwielbiam ich produkty, zużywam... Te pianki są bardzo wydajne, więc zużywa się je wolno, ale absolutnie uwielbiam to uczucie, kiedy się ich używa. Jeżeli macie gdzieś Ritualsa w okolicach domu, to polecam się przejść, dlatego że w tych sklepach są takie miejsca przeznaczone do tego, żeby sobie te produkty wypróbować. Jest normalnie umywalka i sobie taka jest przestrzeń, gdzie jest wystawka z tych pianek, z peelingów. Absolutnie każdą jedną rzecz możecie sobie macnąć, zobaczyć jaką ma strukturę, zobaczyć jaki ma zapach, także to jest taki, wiecie, sklep taki połączony jakby z showroomem, bo naprawdę wszystko możecie sobie podotykać i wszystkiego możecie na sobie wypróbować. Uważam, że to jest absolutnie ekstra. No i tak jak, no myślę, że nawet to słychać. Nie muszę chyba tego powtarzać. Jestem przeogromną fanką tej marki. Jakbym Wam pokazała, ile mam pianek jeszcze w zapasie, to powiedzielibyście, że jestem chora na głowę. Ale jakby, don't judge me. Każdy ma jakąś pasję. Moją są kosmetyki Ritualsa. Uwielbiam mieć ich kolekcję na chacie, tak w zapasie, żebym się nie musiała obawiać, że kiedykolwiek mi ich zabraknie. Także jak tylko moja kolekcja robi się szczuplejsza, to natychmiast ją uzupełniam. Wydaje mi się, że no właśnie, że to jest kalendarz, który przyniósł mi najwięcej radości w tym roku. Jestem ciekawa, jakby było, gdybym kalendarz z Body Shopa miała tegoroczny. Dlatego, że w tym tegorocznym były oczywiście te same typy produktów, co w moim, natomiast były inne serie zapachowe. Powiedziałabym, że ciekawsze. Zobaczę, muszę go obczaić, dlatego że w tym momencie on jest na przecenie. Kosztuje 500, chyba 75 zł, czyli taka... drobna, powiedziałabym, ta przecena. Natomiast wydaje mi się, że mój przyjaciel Patryk dorwał go za jakieś też właśnie 400 zł z haczykiem. Muszę się przejść do galerii i zobaczyć, czy w sklepie stacjonarnym jest taniej. Bo jeżeli byłby taniej, to myślę, że zastanowiłabym się nad tym, żeby go sobie zakupić na przyszły rok. Natomiast, jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o podsumowanie tegorocznych kalendarzy, wszystkie były super, natomiast ten dodaj cudownie. I tym akcentem zakończę ten film. Kasia w krainie szczęścia. Dziękuję Wam bardzo. Zostawcie mi łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. W komentarzu możecie zostawić, nie wiem, coś, co Wam się kojarzy z tym moim małym bałaganem. Może coś związanego z kosmetykami właśnie. Zachęcam do tego, żeby jakąś emotkę przynajmniej mi w tym komentarzu pozostawić. Dziękuję Wam bardzo za ten film. No i do zobaczenia w kolejnym.